Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam najnowszy film oto z grzybobrania. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest czwartek, 10 sierpnia 2022, godzina 6:51. Ten czwartkowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał z lasu, a co uda się trafić, zobaczycie sami, więc zapraszam na najnowszy film z lasu. Nie przeciągając już dłużej. Kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Czas na grzybobranie 2023, takie konkretne borowikowanie, szukaniu prawdziwków, borowików i innych jadalnych grzybów w moim mieście. Myślę, że coś będzie. Mam pierwszego borowika. Ach! Pierwszy z pyzowego lasu, czyli pierwszy borowik i jest bajecznie. Drodzy Państwo, zapowiada się cudnie. Na to czekałem cały sezon, na borowiki z mojego, jak to się mówi, lasu. Czyli Lasy Świętokrzyskie, nie inaczej. I zobaczymy, ile ich dzisiaj będzie. Sam jestem ciekaw, co i jak. Ale szukamy, szukamy. Jeden już jest. Piękny, ładny. I na dodatek zdrowy borowik. Okej, okej. Pomalutku, powolutku. Szukamy naszych grzybków. Przy drodze, na drodze, koło drogi. Oby jak najwięcej. Mam, drodzy Państwo, drugiego. Tutaj się schował nasz leśny przyjaciel. Piękny świętokrzyski borowik. Wykręcimy go. Dziurkę zasłonimy i mamy pięknego prawuska. Więc idziemy dalej. Jak na razie za dużo nie ma ich. No ale są, są. Już dwa mam. Więc pomalutko szukamy kolejnych. I piękny wypoczynek w urlopie. Na grzybobraniu. Jest kolejny. Kolejny jest. Zobaczcie sami. Zobaczcie. Szamany trochę przez ślimaczki. Ale piękny borowik. I tu drugi, mały. Tu mamy w sumie dwa borowiki. Dokładnie. Dwa borowiki z jednego miejsca. Obczyścimy i idę dalej. A tu jest taki maluszek. Rośnie sobie samotny. Więc go przygarniemy i zbieramy dalej. A tu co jest? Nie, to nie borowik. To nie borowik, ale tu jest za to borowik. Zobaczcie. Tu jest borowik. Fajny grzybek. I tu maluszek schował się. Ładny. Przyznać musicie rację, że nie duży, a fajny. A miejsce jest urocze, bajeczne i grzybne.
trochę tutaj. Widzę. Tu jest jeden. I widzę drugiego. Raz, drugi. To mamy dwa z tego miejsca i szukam dalej, bo jest bardzo fajnie. Tutaj bardzo fajnie. I mam w szybki sposób pierwsze 9 borowików. Więc koszyczek się napełnia, a ja pomału idę swoimi ścieżkami po lesie. Powolutku, pomalutku, szukając prawusków. Ale nie ma w grupie tych dużych na razie. Podobnież trafiają się te duże, ale jeszcze ani jednego nie trafiłem. Wszystko młode, zdrowe. Jak na razie przekrajam i są zdrowe. Zdrowe borowiki. No i oby jak najwięcej. I cieszy taki wypad. Najważniejsze, że trafiają się. Że coś się ruszyło po tych deszczach, co padały w dzień w województwie świętokrzyskim. Zobaczcie, jak ładnie. A tu na środku drogi rosną 3 czerwone kozaczki, 4. Tu są 2 maluszki. Ich nie będę brał, tylko te 2. Zobaczcie, sztuka. I tu drugi. 2 ładne czerwone kozaki. Na samej drodze stoi piękny borowik. 2 nawet. Zobaczcie. Jaki ładny. 1, a tu drugi. 2 borowiki. Na środku drogi. Przejdziemy trochę tędy. Powiem wam, drodzy państwo, że jestem praktycznie w tym lesie co zawsze, ale jestem w innym miejscu tego lasu, gdzie naprawdę z ręką na sercu pierwszy raz z tej strony weszłem do lasu i z tej strony zbieram. I tak mówię, to nie są moje miejscówki. Ten sam las, ale pierwszy raz w tym lesie jestem z tej strony. Więc kozaki 2. Więc, drodzy państwo, to nie są moje miejscówki, ale las ten sam. Ale to jest duży las, ogromny, więc tak to wygląda. Tu jest taki oszamany, no ale go zbieram, do suszenia będzie. I tak grzyby idą dla kolegi, któremu obiecałem dzisiejszy zbiór grzybów. On sobie posuszy, suszarkę sobie kupił, a ja zbieram grzyby dla niego. Te pierwsze borowiki. A tu co mam? Coś chyba z daleka widzę. Jakiś łebek. Nie. To nie był borowik. To nie był borowik, więc szukam dalej. Więc zostańcie ze mną jeszcze, bo zapowiada się fajnie. Fajnie się zapowiada. Zobaczcie nowe miejsce. Jak nie wierzycie, godzina 20 minut zbierania, jest godzina 7:30. Więc szybko i już jest tyle grzybków. Oczywiście nie w moim miejscu. A z tego względu, że przyjechałem z kolegą. Kolega sobie tam chodzi po swojemu. A ja
chodzę z tej strony sam, tak aby nakręcić jakiś film i poznać tą okolicę z tej strony. Dobrze, więc idę, chodzę, szukam i jest bajecznie. Tu jakie dwa borowiki, trzy. Zobaczcie, do marynaty wydobiemy. Takie są najlepsze. Trzy borowiki, z tego te dwa i trzeci łebek do marynaty. Pójdziemy tędy trochę. I zaraz kręcimy w las. Już jest fajnie. Już jest fajnie. Mamy tutaj takiego przyzwoitego maluszka. Oczywiście grzyby są w większości, widzę, zdrowe. Obczyszczam delikatnie. No ale sprawdzę, zobaczcie, że czyste. Jeszcze przekroję na pół. Zobaczcie, grzyb czysty. Wiem, że czyste grzybki. Zobaczcie, skroję i na pół. Drugi, zobaczcie, drugiego jest czysty. W domu jeszcze się to sprawdzi. Ja dla kolegi przy suszeniu sobie posprawdzę, ale czystość, czyste większość grzybów, więc szukamy dalej. Pomalutku, powolutku. Zobaczcie tutaj, jak pięknie rosną borowiki. Jakie piękne bracia. Bracia. Piękne. Prawoski. Nie wiem, czy tu nie ma trzeciego. Tu położymy dwa. I tu grubasek. Jeszcze jagódki są. Zobaczcie, ile jagódek. I mamy trzy piękne borowiki. Z jednego miejsca. Jest i kolejny. Jajajajajaj, jakie piękne te prawuski, jakie piękne. W końcu taki większy, dwa piękne borowiki. Zobaczcie sami, trzy. Tu jest jeden,
Jaki grubas. Jeden. Drugi. Dwa. Widzę trzeciego. Jak wrzucałem. Widzę trzeciego. Tutaj jest. Mamy trzy. Piękne. Lawuski. Więc je obczyszczę i szukamy dalej. Kolejny piękny borowik. Śliczny. Prawdziwek. Pięknie. Zobaczcie, jak ładnie rosną sobie grzybki. Oczywiście niejadalne, no ale ładnie to już wygląda. Chodzę sobie powolutku, pomalutku. No i koszyk się napełnia. Więc zostańcie ze mną, drodzy Państwo. Bo sam jestem ciekaw jeszcze ile tego będzie i jakie ładne grzybki trafię po drodze. Świętokrzyski borowik, ale grubasek. Przekroimy go, co któregoś będę przekrajał. Grubo, bo grubo, ale trzeba zdrowy i na pół. Zobaczcie sami. Zdrowy grzyb, co któregoś będę przekrajał. Piękny, zdrowy grzybek. Tutaj z tyłu widzę borowika za drzewem. Oj, nie wróciłbym się. Zobaczcie, jaki ładny. No ale sam. No, na razie tylko jeden. Ładny, ładny. Brawo sobie. Piękny, świętokrzyski. Jaki ładny borowik. Patrzcie, jaki piękny. Jaki śliczny. Oj, 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 oj. Gwóźdź programu. Na razie to gwóźdź programu. Zobaczcie, jaki cudny borowik. Oczywiście, żeby nie nosić, sprawdzę go. Trochę obkroję tak. No i przekroimy. Robaczywy. 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 I góra zdrowa. Przekroimy na pół. No widzieliście, jaki ładny. Jest w miarę. Tu już jest w miarę kapelusz. Będzie do suszenia. Z takiego ładnego borowika. Więc muszę sprawdzać, bo to dla kolegi. A nie chcę znów lipy robić. On powiedział, że se sam sprawdzi. Żeby jak najszybciej mu nazbierać. No ale wiecie, zbieram. I co któregoś sprawdzam. Jest prawusek. Piękne. Piękne te grzyby porodziły. Piękne te grzyby porodziły. Szukam dalej, idąc wzdłuż wyjścia z lasu.
Tu mamy dwa borowiki. Tu jest jeden byczek. A tu jest drugi byczek. Dwa piękne prawuski. I cóż można chcieć w ten dzisiejszy czwartkowy dzionek. Ale tu jest trzeci. Przegapiłbym go. Tu jest trzeci. To jednak były trzy prawuski. Tam nie. Trzy prawuski w tym miejscu. Jest cudnie. Przyznać musicie rację. Tu mamy rodzinkę kozaków, więc je zabiorę. I tak to mniej więcej wygląda. Tam stary powalony. Tu jest jeszcze jeden młody, widzę. A tam stary powalony. I tak to mniej więcej wygląda. Jest bajecznie. Bajecznie. A tu nieduży prawosek. Taki pyrdek. No ale jest. Kolejny malutki borowik. Mamy jednego, drugiego. Trzeciego oraz czwartego. Cztery. Szukamy dalej. Tutaj przy drodze mamy kozaczka do marynaty. Tu dwa kolejne. Tutaj większego. Co mamy tutaj jeszcze? O, jest borowik. Borowik. Tu jest borowik. Okej, złamała się nóżka, główka. Borowik. I tu drugi. I tu drugi na drodze. Dwa borowiki, więc przejdę kawałek, prawo, lewo, czy nic tu nie ma. Co to jest? Pieprznik jadalny, kurki, dokładnie, kurki, pieprznik jadalny. No i zobaczymy, jeszcze kawałek przejdę drogą, czy nic tu nie ma. Nic nie widzę. Tu jest czerwony kozak. Dobrze, to więc wracam się, bo już tu nic. Nie widzę. Okej. Jest. Przegapiłbym grzybka. Przegapiłbym borowika. Był jeszcze jeden. Zobaczcie, przegapiłbym borowika. Rósł sobie. Więc mamy taki bukiecik. Tutaj dwa. Obczyszczę to zaraz. I tu. Kozaczki. No już jest pięknie. Jest pięknie. Takie piękne.
kancik. Rośnie sobie. No ale szamany. Szamany, więc tam drugiego widzę ładnego. Trzeba to posprawdzać. Spleśniały. Zobaczcie, robaczywy. A ten drugi. Tutaj taki duży. Że drugi. Też robaczywy. Czyli te duże są robaczywe. Ok, idę dalej. Widać, że tu nikt nie chodził. Kolejny duży. Może ten będzie zdrowy, wygląda na zdrowego, tak? O, może być zdrowy. Ale mi gumowce strzelają, drodzy Państwo. Więc sprawdzę go. Tu jest w miarę. A tak? W miarę, do wykrojenia jest trochę góra, ale tak jest w miarę. Będzie miał cheniu do suszenia. Sprawdzi sobie go, bo jest w miarę twardy. I najwyżej sobie wykroi. Ok. Widzę borowika. Tutaj jest. Grubasek, więc pójdzie zaraz do koszyka, nie inaczej. Tutaj jest fajnie, ale nic nie ma, więc przejdziemy się tędy. No ale najważniejsze, że grzyby są. Najważniejsze, że grzyby są i to cieszy. Nareszcie wysypały i po 6-dniowym pobycie nad wodą, w złowieniu życiówki. Zobaczcie sami, życiówka moja. Ale to film będzie osobny, nie powiem ile ważyła, dla ciekawych powiem tylko, że jego obejrzą film, ale to jest moja życiówka karpia, med długości. No i śliczny był, śliczny, zobaczcie sami. Więc drodzy Państwo, to będzie osobny film. A teraz szukamy prawdziwków. Jest tu. Jest tu. Jest. Maluszek, bo maluszek, ale jest. No i pomału chodzę dalej. Tutaj wśród mochu i choinki. Wrócimy się, teraz pójdziemy tą stroną. Zobaczymy, co tu mniej więcej rośnie. To jest taki mniej gęstszy las, fajny. No ale czy będą grzyby, zobaczymy. Więc idę pomalutku, powolutku, szukając prawosków. Tutaj jak ładnie i rośnie jeden. Okay. Ładne, ładne. Więc obczyszczę go delikatnie. Tak, aby cheniu miał mniej w domu pracy. Sprawdzimy. Dalej jest ok. Idziemy dalej. Już jest tyle. A zobaczcie, ile jagód jeszcze. Jeszcze jagódki rosną. A ja już mam pół kosza grzybów. Wśród jagódek, zobaczcie ile jagódek jeszcze jest, rośnie borowik. Rośnie borowik wśród jagódek. Pod tym liściem mały borowik. Tutaj cię
dostrzegłem mały byku. Tu jest taki oszamany przez ślimaczki. Ale jest. Ale jest, jakby nie było. To jest. No ładnie, ładnie jest. No ale pojedyncze się trafiają teraz. No ale koszyk się napełnia. Tutaj może być fajnie, ale zrobię sobie przerwę. Jakąś bułeczkę i kawkę. Więc drodzy Państwo, jest pięknie. Po prostu wpyte, jak napis na kubku. Kawusia, wasze zdrowie. I szukamy dalej naszych borowików. Jest tutaj. Piękny borowik tu za tymi rowami. Ładny jest, ładny. Sprawdzam, czy nie ma tu ludzi. Słyszę tam głosy jakieś. Czerwone kozaczki, jeden. I tu rośnie drugi. Dwa fajne czerwone kozaczki. A ja idę dalej. Jest to borowinia. A ja idę dalej. Teraz tym lasem. Kania jest. Jest jedna kania. Czyli sowa. Panie przytulę, to sobie usmażę. Kania ze ślimaczkiem. Bach. Kanie sobie usmażę. Bo mam ochotę na tego grzybka. Ok, kanie biorę. Delikatnie. I będzie smażona dzisiaj kania. Tu dalej dwa kozaki. Trzy nawet. Jeden. Dwa. Trzy kozaczki. No miejsce widać, że nikt tu nie chodził, więc tutaj potruktam trochę. I podeptam w tym miejscu. Więc już jest fajnie. Drodzy Państwo, dokładnie fajnie jest. Grzybki są. No i co najważniejsze, odpoczynek w lesie na grzybowraniu. Więc zostańcie jeszcze ze mną. Spróbuję coś jeszcze fajnego trafić. A co? Zobaczycie sami. I są piękne trzy borowiki, dokładnie cztery, nawet pięć, sześć borowików. No pierwsze takie miejsce na obrębie metra kwadratowego, gdzie jest tyle borowików. Sześć sztuk. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i pięknie to wygląda. A tutaj jak mamy? A tu, drodzy Państwo, mamy tak. Kozak. Czerwony. Kozak. Borowik z borowikiem. Borowik z borowikiem. Kozak z kozakiem. Zakryję dziurkę. I co tu jeszcze mam? Tu jest coś. Jest noga z borowika. I tu borowik. Widać, że nikt tu nie chodził. I tak to mniej więcej wygląda. Dwa maluszki na drodze. Na drodze dosłownie dwa fajne
borowiki. Nie inaczej. No i cieszą. Cieszą oko. Przyznaliście rację. Małe, ale piękne. A tutaj co mamy? Psioczek. Wśród jagódek. Tu mamy kozaczka. Ale tylko jeden. Tak sobie rośnie. Jeden tylko. Zerwę. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Fiku miku jest u Pyzy w koszyku. No ładnie, ładnie wygląda ten kosz. A godzina już jest, drodzy Państwo, 10:05. 10:05. No to trochę czasu mi zeszło na chodzeniu. Ale mówię, to weszłem z tej strony, co tutaj nie chodzę raczej. A jutro nakręcę znów film, ale pojadę już w swoje miejsce sam. W swoje miejsce pojadę sam. A teraz chodzę z kolegą. Kolega gdzieś tam daleko jest. Umówiliśmy się przy samochodzie później. I każdy chodzi swoimi dróżkami. Tak, aby się nie nawoływać, żeby nie robić wiochy w lesie, krzyczeć, drzeć, gęby, japy, mordy, jak to się mówi, przepraszam za wyrażenie. Więc on swoje, ja swoje. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Więc pochodzę jeszcze trochę i niedługo będę kończył, bo jutro też jest dzień, który spędzę na grzybobraniu i nakręcę dla Was jakiś film z jutrzejszego dnia. Więc zostańcie jeszcze ze mną, z Pyzusiem i dozbieramy jeszcze trochę tych dzisiejszych czwartkowych grzybków. A tu się schowałeś, ty byku, szunuchu. Wśród mchu. Jest jeden. I tu drugi. Jego koleżka. Dwa. Trzy. Trzy. Tylko widzę na razie trzy. I co tu jeszcze mamy? Tu już nigdzie nie widzę. Nigdzie nie widzę. Trzy, cztery. Cztery. I tutaj jest, ale ten za mały jest. Niech sobie rośnie. Niech sobie rośnie. Nie widzę. To te cztery, które przygarnę. Tu jest, tam jest, tu jest malutki, no ale zostawię go. Dobra, wychodzę stąd, żeby nie podeptać. Wziąłem co lepsze. Idziemy dalej. Dwóch klientów łazi tutaj, więc muszę odbić trochę dalej, bo nie lubię chodzić wśród ludzi. Tak jak jeden w drugą stronę, drugi w drugą. Więc ja sobie pójdę swoimi ścieżkami. Tak to Pyza na polskich drogach, tak i Pyza na swojskich wodach i w lesie. Ma swoje dróżki i swoje miejscówki. Tu jest byczek. Tu się schował. Mochu. Wśród jagodzinek. Wśród jagodzinek mochu. Pójdziemy trochę jeszcze tędy i niedługo już będę kończył tą dzisiejszą imprezę. Dosłownie dozbieram jeszcze kilka sztuk, jak się trafi. No i będę kończył. Odpocznę, zmontuję film jeszcze dzisiaj dla Was. Czyli dzisiaj jest czwartek, 10 sierpień. No i dzisiaj jeszcze będzie wieczorem film z dzisiejszego grzybobrania. Na żywo, tak będziecie wiedzieli, co mniej więcej jest grane, tak żeby nie było to z dużym poślizgiem. A film z urlopu z nad wody z życiówką karpia pokażę raz jeszcze. Wstawię w wolnych chwilach. A na razie
na żywo dzisiejszego wypadu będzie film wieczorem, a jutro znów dzień na grzybach. I mamy kolejnego prawuska, więc go wydubiemy, zakryjemy i oto taki borowik. Ciutkę dalej jest kolejny z borowików. Kolejny maluszek do wzięcia. Wcale mi się to miejsce, co teraz jestem, nie podoba. Po prostu tutaj nie rosną sporadycznie. No ale tak mówię, jestem w innym miejscu w tym lesie, ale z innej strony. No i ciężko i daleko jest do miejsca, w którym ja zbieram, więc muszę tutaj łazić i szukać, ale trafiają się, drodzy Państwo, przecież zresztą widzicie, praktycznie pełen kosz grzybów na pierwszym grzybobraniu po urlopie, po deszczach w Lasach Świętokrzyskich. Pójdziemy tędy. I tutaj jest przy drodze. Zobaczcie. Przy drodze rośnie sobie borowik. Tu ktoś wycinał, bo tam wyżej jest cięty. Ale tu jest przykryty. Zobaczcie, jaki ładny. Jaki ładny grubasek. Piękny. Zdrowy borowik. A czy zdrowy? No przekonamy się, tak mówię, co jakiegoś skrajam, kroję, poświęcam. Zobaczcie, czysty i na pół czysty. Czyli zdrowy borowik. Nie inaczej. Podgrzybek. Więc też go przytulę, bo koleżka chciał też podgrzybki. Sprawdzimy, żeby nie było lipy. Jest robaczywy. Robaczywy, trzeba było odkrajać. Nie, podgrzybek jest robaczywy. Zobaczcie, jak ładnie tutaj jest. Idę sobie, idę, w prawo, lewo patrzę. A tu zobaczcie. Zobaczcie, pomalutku. Zobaczcie. Ledwie co wystaje. Ledwie co wystaje. Zobaczcie. Ledwie co wystaje. Jaki piękny borowik. Śliczny. Przyznać musicie rację. Ledwie co wystawał. Ale piękny grubasek. Tu jest kolejny piękny borowik. Już widzę drugiego. Też pięknie rośnie. Zobaczcie. Baja. Baja bongo. Hej. Baja bongo. Hej. Baja bongo. Bongo baja. Piękny. I teraz wam pokażę drugiego, bo jak kucałem, rozglądałem się i ledwie co wystaje na mchu. Czyli tutaj taki oraz tutaj taki. Czyli trzy piękne prawuski z jednego miejsca. Piękne prawuski z jednego miejsca. To nie to. A to? To też nie to. Ale mnie w konia zrobiły te dwa grzybki podobne do borowików. Oje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 j
Pawlik, prawusek. Ok. Przepraszam, musiałem odebrać telefon. Piękny prawusek. Ale tu obok był kolejny prawy grzybek.
Tu był kolejny brawusek. I jest znów maluszek, którego przytulę. Zobaczymy, czy tylko jeden ten leśny borowik. Troszkę dalej jest kolejny z maluszków. No nie taki maluszek, ale taki, jakie lubię zbierać. Ach. I dwa kolejne piękne prawuski z świętokrzyskiej ziemi. Jeden. Był kolejny, koło o nich trzeci ceglaczek. Sprawdzę, czy to jest ceglak. Ma ciemnieć. Cegla z topory. Ok, więc nabijam i na końcu wam powiem, ile było. Już słychać samochody jadące na drodze. To jest bagno jakieś czy coś. Żebym się nie wkopał, dajcie spokój. Bo jestem sam. Kto by mi pomógł. Więc kończę pomału. I zaraz będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad. Więc zostańcie jeszcze chwileczkę. I zaraz zrobię zakończenie. Pokażę co i jak, powiem co i jak. I oczywiście z kochanymi widzami, którzy lubią oglądać moje leśne zmagania z grzybami, się pożegnam, ale to za chwilkę. Więc drodzy Państwo, zakończę dzisiejsze zmagania, bo tu już niedaleko jest samochód. Kolega dzwonił i kania, borowiki, 101. Tak myślałem sobie, czy dozbieram te 100, bo już było 80 i były dwa ostatnie na 100 i cegla z topory. To jest 101. To 101 borowików do wzięcia. Oprócz tego kozaki czerwone, ciemne, zwykłe. I tak to mniej więcej wygląda. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną. I jadę na Kielce. Cześć! No i jest. No i w końcu 102 borowiki i jadę do domu. Cześć! No i na koniec 102 i jeszcze dwa ceglaczki, cegla z toporę, borowiki. To w sumie mam 104 prawuski. A jednak jeszcze, bo muszę czekać na kierowcę, 105. Dokładnie 105 borowików. Obczyszczę go oczywiście, żeby to ładnie wyglądało.